Witajcie! O co chodzi z tymi pijanymi lekarzami? Dzisiaj temat dość stresujący, dziwny i wydawałoby się oczywisty, a jednak was zaskoczę. Na początek historia. Wyobraźmy sobie, że lekarz był na tak zwanym jajeczku, które dosyć się przeciągnęło i wiadomo, było suto zakrapiane. Wracając do domu, spotkał pewnego człowieka, który... Przepraszam, jestem lekarzem. Czy mogę panu jakoś pomóc? Czy pan jest pod wpływem alkoholu? W takim razie nie może mi pan udzielić pomocy. Mało to prawdopodobne, ale pytanie. Co by się stało, jeśli pijany lekarz uratowałby komuś życie? Czy w tym momencie naraził go na utratę zdrowia, czy może jest bohaterem? Posłuchajmy, co na ten temat mówi prawo. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem nie udziela pomocy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. I teraz zwróćcie uwagę na pewną rzecz. Ten przepis z kodeksu karnego nie dotyczy lekarzy, ale dotyczy nas wszystkich. Co oznacza, że każdy człowiek, będąc nieważne jak odurzony pod wpływem alkoholu czy czegokolwiek, musi, widząc bezpośrednie zagrożenie cudzego życia, udzielić pomocy. Co zatem z tego wynika? Dlaczego lekarze, którzy sobie wypiją parę piwek przed dyżurem, są aż tak bardzo ścigani przez prawo? Otóż prawo stosuje tutaj bardzo ciekawą interpretację. On nie ratuje w tym momencie życia bezpośrednio zagrożonego, tylko naraża na utratę zdrowia pacjentów. Posłuchajmy. Przyjmowanie pacjentów po pijanemu interpretuje się jako niewykonanie określonej czynności przez lekarza, do której był zobowiązany, na skutek czego pacjent znalazł się w stanie grożącym mu utratą życia albo ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Czy zgodzilibyście się w stanie zagrożenia życia, żeby ratował was pijany lekarz? Jeśli macie dziwne pytania dotyczące prawa medycyny, coś wam się nie zgadza, piszcie w komentarzach. Z chęcią na nie odpowiem. Tymczasem żegnam się już z wami. Ja nazywam się Michał Domaszewski, a to jest mój kanał, Dr. Michał.